Walentynki już dawno za nami, choć dla niektórych jest to święto pozbawione jakiegokolwiek sensu, właśnie na wzór Dnia Zakochanych w moim kalendarzu konwentowym pojawił się event oryginalnie zwany Love 4, The White Day. W Japonii prócz walentynek występuje jeszcze jedno święto zakochanych. Jest to dzień, w którym niewiasty wyznają uczucia swym ukochanym. Dzień ten zwie się The White Day i to właśnie na cześć tego święta grupa Miohi postanowiła zatytułować swój najbliższy konwent. Witajcie, z tej strony Spychu, a to jest mała wideorelacja z konwentu Love 4, na który postanowiłem zawitać. Konwent odbył się w dniach 9-10 marca w 15 ogólnokształcącym liceum przy ulicy Wojrowickiej 58 we Wrocławiu. Szkoła ta okazała się strzałem w dziesiątkę ze względu na jej wielkość i bardzo dobry bufet. Wszyscy wystawcy, panelowicze czy konwentowicze, posiadali bardzo luźną przestrzeń do przemieszczania terenu konwentowego. Sala gimnastyczna, na której odbył się Euro Cosplay, również okazała się idealnym miejscem do większych i ważniejszych konkursów, koncertów czy przedstawień. Po raz pierwszy wchodząc na teren konwentu, zapewne większość z Was wzrok odwraca od razu na kramy z gadżetami, grami czy mangami. Na konwencie Love stoisk tych było całkiem sporo. Znaleźć mogliśmy takie akcesoria jak kubki, poduszki, broszurki, plakaty, figurki, czapki, maskotki, widokówki oraz mangi, gry i płyty z japońską muzyką. Niestety, zawiodłem się na dostępności koszulek, ponieważ poza konwentowymi w sprzedaży nie znalazłem praktycznie żadnego t-shirta z jakiegokolwiek tytułu anime. Ceny gadżetów były stosunkowo niskie, a przy zakupie kilku rzeczy wystawcy dawali całkiem wysokie rabaty lub gratisy. Na Love 4 spotkałem także sporą ilość sal rozrywkowych. Największym zainteresowaniem cieszyła się oczywiście sala gamingowa. W pomieszczeniu tym dominowały bijatyki takie jak Soul Calibur 5, Tekken 6, Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3, ale pojawiały się także gry z trybem kooperacji, jak na przykład Resident Evil 5. Kolejnym pomieszczeniem, w którym zawsze ktoś przebywał, był Ultra Star Room, czyli sala dla miłośników śpiewania czy wydzierania się przez mikrofon. Nie zabrakło także sali z DDR, czyli matami do tańczenia, sali Rock Band z pełnym zestawem kontrolerów muzycznych, sali gier planszowych z całkiem bogatym repertuarem planszówek, czy stoiska z grą, którą widzicie teraz na filmie. Wow, ale on wymiata. Poza szkolnym bufetem, który serwował całkiem smaczne schabowe frytki, lasagne czy pierogi, zjeść mogliśmy także prawdziwe japońskie jadło. Na konwent Love 4 przyjechała ekipa z Hinata Sushi. Zjeść mogliśmy przeróżne rodzaje sushi, takie jak futomaki, uramaki, hosomaki oraz klasyczne nigiri. Ceny jak zawsze urwane z kosmosu, ale dla osób lubujących się w takich potrawach nie była to żadna przeszkoda. Na konwencie pojawił się prawdziwy wysyp panelów tematycznych. Na informatorze, który dostałem przy akredytacji, widniało stado klas, w których przez całą dobę odbywały się panele, konkursy czy debaty. I tak na przykład mogliśmy usłyszeć o Sword Art Online, Bimbo Gamiga, Axis Power Hetali, cyberpunków anime, historii mangi, muzyce koreańskiej, o japońskich świętach, o rodzinach w Japonii itd. itd. Miłą i bardzo ciekawą atrakcją dla konwentowiczów były warsztaty tworzenia postaci, szycia pokemonów, warsztaty o anatomii i tworzeniu fabuły. Dla mnie największą atrakcją na konwentach od lat są cosplayowicze. Ci, którzy przyjechali, by uczestniczyć w konkursach oraz ci ubrani na luźno, by pokazać swój kunszt i kreacje. Na konwencie Miohi spotkałem mnóstwo przebranych osobników. Jako widz uczestniczyłem w konkursach cosplay oraz Euro Cosplay. Moje oczy niejednokrotnie dziękowały mi za przybycie na Love 4, a ja kilka razy o mało nie zwymiotowałem tęczą. O godzinie 21 odbyły się pierwsze eliminacje do Euro Cosplayu, na którym zobaczyłem fantastyczne stroje ręcznie przygotowane przez występujących uczestników. Przed Wami skrót najlepszych występów w konkursach Cosplay Love 4 oraz Euro Cosplay. Thank you.
nie mam czasu na bzdury. Zróbmy burzę mózgów. Proponuję skakać. Wczesnym wieczorem odbyły się także dwa koncerty, kapel Deadman Show oraz Show Guy. Późnym wieczorem natomiast odbył się pokaz Fire Show, na którym dwóch wygimnastykowanych pacjentów wywijało fifraki i salta w zapalonym ogniem w dłoniach. I przy tych wszystkich eventach, na których bawiłem się świetnie, brakowało mi jednak czegoś, co spotkałem praktycznie na wszystkich innych tego typu wydarzeniach. Dyskoteki. Jestem jednym z tych, którzy naprawdę lubią się dobrze bawić i dyskoteka dałaby mi możliwość całkowitego wyżycia się i podniosłaby mój współczynnik świetnej zabawy do maksimum. No ale nie wszystko naraz. Brak dyskoteki i konwent wynagrodził mi innymi, różnie ciekawymi atrakcjami. Z niecierpliwością czekam na kolejny konwent grupy Miyohi, na którym odbędą się kolejne eliminacje Eurocosplayu, kolejny wysyp ciekawych paneli tematycznych oraz wiele innych interesujących atrakcji. Już dzisiaj zapraszam Was na konwent Magnificon Expo 11, który wstępnie odbędzie się w dniach 18-19 maja. Z mojej strony to wszystko, dziękuję, że wytrwaliście do samego końca tego filmiku i zapraszam Was na kolejne moje materiały.